Jestem. Co ty masz na głowie? Co? Dobra, nieważne, chodź. Nie, nie mogę. Słucham? No, mamy próbę wieczorem. Ikar. A to. Ja czuję, że my naprawdę robimy coś dobrego. To może być przełom w muzyce alternatywnej. Coś, na co mieszkańcy Krety czekali od dawna. Ikar, zbudowałem nam skrzydła, dzięki którym możemy latać. Możesz latać! I to jest super, że się rozwijasz, że robisz to, co zawsze chciałeś robić. Ja jestem z ciebie dumny, że żyjesz tak, żeby wygrać życie, ale pozwól jesteśmy mi... Jesteśmy uwięzieni na tej wyspie, bo ten durny król ciągle przypadkowo ujawnia mi jakieś tajemnice państwowe. A to co robię naprawdę będzie miało wpływ na światowe brzmienie. Niesamowite. Dobra, słuchaj, nie wiem, czy kojarzysz, ale jakiś czas temu zbudowałem krowę, dzięki której jego żona dała się zapłodnić bykowi i urodziła Minotaura. I widzisz? Zaryzykowałeś i udało ci się. Było ciężko, ale doszedłeś tam, gdzie chciałeś. No, nie ja, tylko ten byk, ale... Dobra, nieważne. Słuchaj, jeżeli ta informacja kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, to oni nas zamkną w tym labiryncie, a wierz mi, nie ma tam wyjścia awaryjnego. No wierzę ci, tylko po prostu... Nastał taki moment, w którym dalej muszę iść sam. Czeka mnie teraz długa droga ku nieśmiertelności, tato. Chcę się oddać muzyce. Ej, halo! Światowe brzmienie, bo ty chyba nie do końca łapiesz to, co ja do ciebie teraz mówię. Łapię wszystko w lot. Po prostu ja i Hektor... Zakładaj te skrzydła i machaj łapami, dopóki nie zobaczysz murów Akropolu! Tato, ale ja nie chcę lecieć do Aten! A ja nie chcę zginąć w labiryncie, który sam zbudowałem! Dlaczego ty mi to robisz? Czy ja byłem złym synem? Ja nie wiem, wiecznie cię w domu nie ma! Bo chcę, żebyś w końcu był ze mnie dumny! To załóż te skrzydła, nie leć zbyt blisko słońca, żeby nie rzucać się w oczy i bezpiecznie wyląduj. Tato, ale to nie jest moja droga, ja chcę być artystą! Zeus Maria, no to przecież sobie będziesz artystą, tylko w innym mieście. Co to za różnica? Kreta, Ateny czy Rzym? Ogromna! Ludzie tutaj naprawdę czują nasze flow. W sobotę mamy pierwszy koncert. Dobra, nie dyskutuj, gówniarzu, zakładaj to. Nie! Zakładaj, mówię! Nigdy! Zapinaj to! Ja i Hektor się kochamy! Zapinaj, powiedział! Słucham? Tak! Kochamy się. Fizycznie i duchowo. W sensie, wy już... On ci... Ty mu? On mi. Tu? Też. Aha! Okej. Okay. Oficjalnie wpadłeś do morza. Rozpowiem wszystkim jakąś piękną historię i będzie mi smutno. Jeżeli komukolwiek powiesz, że jesteś moim synem, znajdę cię i zabiję. Masz jakiś przydomek artystyczny? Ikarus. O co, bo wielu się w tobie zmieści? Co? Nic. Zmień to. Drogi Ikarusie, jeśli moje obliczenia są poprawne, otrzymałeś tę wiadomość zaraz po tym, jak piorun uderzył w Deloriana. Na początku pragnę cię zapewnić, że jestem cały i zdrowy. Jak tam u ciebie? Aha, no to super. Powrót do Aten okazał się strzałem w kolano. Myślałem, że tęsknię za tym miastem, okazało się jednak, że tęskniłem za przeszłością, a przeszłość jest gówno warta. Ateny mimo swego piękna i zwiększonej liczby imigrantów na ulicach nie zdołały mnie przekonać, bym tam został. Dwukrotna próba zabójstwa mojej osoby przez nieudolnych asasynów króla Minosa również dała mi do myślenia. W każdym razie, jeśli kiedyś chciałbyś odszukać mnie na terenie Grecji, powodzenia. Od pół roku prowadzę spokojny żywot w pięknej włoskiej miejscowości Vinci. Zostałem kowalem, oficjalnie. Nieoficjalnie natomiast pracuję nad projektem, który pozwoli mi eksplorować głębie mórz i oceanów. Jeżeli kryzys wieku średniego jest prawdą, to bogowie, oby trwał wiecznie. W życiu nie byłem tak płodny i pełen pomysłów. A propos, będziesz miał rodzeństwo. Jak tylko podrosną, opowiem mi młodzielny Mikarze, który zginął, bo leciał zbyt blisko słońca. Szkoda, że nie wydaliście wcześniej płyty, bo jestem przekonany, że twoja śmierć podniosłaby jej sprzedaż. Chociaż nie, w sumie niekoniecznie. Co się tyczy kostiumu do latania, zawiesiłem ten projekt. Ludzie nie są jeszcze gotowi, by przemierzać przestworza niczym ptaki.
Zresztą udało mi się go skonstruować z 6 desek i prześcieradła, co czyni ten model zbyt ogólnodostępnym. Spisałem wszystko w dzienniku, być może kiedyś jakiś mój potomek zrobi z niego użytek. Inny potomek synu. Nie pisz pod ten adres. Pamiętaj naszą umowę. Pamiętaj, że cię obserwuję. Tata.